Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy. Iłża. Sztachetki.pl. Firma Drewkom oferuje drewno tartaczne, kominkowe oraz konstrukcyjne. Surowiec certyfikowany, spełniający normy. Transport na terenie całego kraju. Dostępność wielu gatunków rodzimych, jak i egzotycznych. Prosimy dzwonić pod numer 669 404 075. Sebastian Szczerek, portal Za Ciosem. Jesteśmy na gali KSW96, a z nami super ciężki Marek Samociuk, który pięknie wygrywa. No i te low kicki na łydkę. Chyba pokazywał Arek Wrzosek, bo bardzo podobnie wykonywałeś, były skuteczne i cały czas w jeden punkt. Cześć wszystkim. No, tak jak mówisz, trenujemy low kicki, walimy je i rąbiemy niby. Jak ogólnie czułeś się dzisiaj w tym pojedynku? Bo Arek powiedział mi przed tym pojedynkiem, że przeważnie byłeś zablokowany strasznie w głowie przed walkami, a teraz jesteś całkowicie innym fighterem, że masz czystą głowę, nie masz żadnej presji na sobie i będzie ten prawdziwy Marek Samociuk, który jest na treningach tutaj w klatce w Łodzi. No, nie narzucam sobie żadnej presji. Ciężej trenuję, staram się rozwijać z najlepszymi chłopakami w Polsce, więc wydaje mi się, że to jest ten sukces, którego szukałem. Denis postawił ci mocniejszy opór niż się spodziewałeś, czy jednak spodziewałeś się dużo więcej po nim w walce? Wiesz co, nie rozmyślałem w tych aspektach, tak? Jakby ja sobie w głowie narzucam swój game plan i chcę robić to, co ja chcę, a nie myślę o przeciwnikach atutach przeciwnika. Marek, wygrana z Denisem, idziesz dalej. Czy jeszcze będziesz chciał zawalczyć w tym roku w KSW, czy w przyszłym? Bo wiemy, że w przyszłym roku też koło Warszawy fajna gala się szykuje. No a za tobą kibice jeżdżą bardzo licznie, nawet teraz tutaj oglądając, to było tak fajnie. Pół osób za Flintstone'em, pół za tobą. Jedni się cieszą, drudzy są smutni. Cieszę się, że jest jest spora ilość fanbase'u, tak, no cieszę się z tego powodu. Zależy mi na walce jeszcze w tym roku i w następnym oczywiście też. Marek, skoro walka kolejna, mógłbyś sobie wybrać jednego czy dwóch przeciwników, takich, które KSW mogłoby rozważyć, nie wiem, masz kogoś na oku tutaj w federacji, kto jest, lub ktoś, kto mógłby przyjść do federacji, z kim chciałby zawalczyć? Wiesz co, chciałbym już spróbować się z kimś z rankingu wyżej od siebie, więc, znaczy wyżej od siebie, ja mnie jeszcze nie ma, więc chcę uderzyć w ten ranking, więc wspomniałem wcześniej o Peście na przykład, czy Martinku, wydaje mi się, że to mogły być fajne walki. Tak, powiem ci, tutaj bardzo dobry kierunek zarzuciłeś, w październiku chyba są Czechy, byłbyś gotowy już na październikową galę? Zobaczymy. Nie mówię tak, nie mówię nie. Po prostu zobaczymy. Ogólnie teraz po walce robisz sobie jakiś rozbraz z matą, czy raczej u ciebie nie ma czegoś takiego jak przerwa od sportu? Wiesz co, tak czuję, że na ten moment mnie nic nie boli. Chcę jak najszybciej wrócić. Chcę jakby nadrobić te stracone walki, bo jest, że tak powiem, trochę musiałem mieć przerwę dłuższą, więc mam nadzieję, że szybko wrócę. Kiedyś pamiętam, jak walczyłeś w Wotorę, moja koleżanka, która trenowała kiedyś ze mną w klubie, Wiktoria Szydowiec, trenowała też u ciebie w twoim klubie, gdzie ty trenowałeś, Ania Tarsińska, i właśnie mówiła, że kiedyś ty będziesz naprawdę bardzo czołowym zawodnikiem MMA. Pamiętam, jak był ten turniej w Wotorę, oglądałem cię i mówię, kurczę, wspominała o to moja koleżanka, mówię, chyba ten chłopak wygra, wygrałeś ten turniej, no a teraz patrząc po 2-3 latach po tym wydarzeniu, naprawdę pniesz się w górę tej wagi ciężkiej i czuję, że możesz być mocnym po prostu zawodnikiem, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. No, dziękuję za te słowa. Chcę być, oczywiście, po to trenujemy, żeby być najlepszymi zawodnikami, więc nie wiem, jak ci tu odpowiedzieć na to pytanie, bo spuentowałeś panie. Zacząłem w sumie od takiego większego w swoim życiu turnieju jak Wotorę, walk na gołych pięści. Nie było to jakby... Nie było to czymś, czym planowałem, tylko wskoczyłem w zastępstwo i od tamtego momentu jakby się w jakiś sposób rozwijam. Cieszę się, że jestem na ten moment w KSW i mogę tutaj walczyć z najlepszymi. Marek, Arek Wrzosek, twój kolega, walczy też w wadze ciężkiej. Ja też mu to zadałem pytanie. Jeśli dojdzie do takiego momentu, kiedy wy będziecie oboje wygrywać i rad nie rad, federacja będzie musiała was zestawić, czy taki pojedynek byś przyjął, czy jednak nie będziesz wychodził z kolegą do klatki? No, wiesz co, to jest, nie wiem, co by musiało się wydarzyć, żebyśmy stoczyli z sobą pojedynek, jeżeli on będzie, nie wiem, miał pas. Ale powiedział, że będzie przegrywał, jak będziesz wygrywał. Nie, on będzie wygrywał, jak ja będę wygrywał, więc
Nie ma co czegoś takiego rozkminiać. Chyba, że nam zapłacą po grube pieniądze, po 10 milionów na łeb, to w szachy możemy zagrać w klatce. Oczywiście, że tak. Ostatnie pytanko, żeby już dłużej cię tutaj nie zatrzymywać, ciesz się zwycięstwem. Damian Janikowski czy Paweł Pawlak? Damian Janikowski. Z tego względu, że z Damianem mijam się na macie, jakby może nie trenujemy wspólnie, ale nieraz jesteśmy na jednym treningu, więc tutaj jestem za Damianem. Marek, gratuluję zwycięstwa, no i świętuj. Dzięki. Dzięki. Blachy Minda, firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych, oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl